Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym vlogacku. Słuchajcie, jakiś czas temu wrzucałem film pod tytułem Jeden Rok, gdzie informowałem Was, widzów, o tym, co będzie się działo przez najbliższy rok na kanale i co się stanie po roku, jeżeli w zasadzie na YouTubie i też na moim kanale niewiele się zmieni, bądź nic się nie zmieni. Miałem taki zamiar, że po prostu zakończę przygodę swoją z YouTubem. Ale kilka dni temu wpadłem na jakiś genialny pomysł, że a może bym jednocześnie zaczął rozwijać nowy kanał, taki wiecie, do prowadzenia, plus ewentualnie awaryjny, że być może po roku jednak się na niego przeprowadzę, jeżeli ten kanał dalej by stał w miejscu, jak obecnie, no nie oszukujmy się, stoi, prawda? I tak też zrobiłem, słuchajcie, jest drugi kanał, jest kanał Husiek V2, link do tego kanału znajdziecie w opisie. Możecie go zasubskrybować, te osoby, które będą chętne. Na tym kanale, tak jak mówię, będą pojawiać się również od czasu do czasu vlogi, od czasu do czasu jakieś tam gra, jeżeli jakaś seria nie zmieści mi się na głównym kanale, to będzie właśnie tam. I słuchajcie, tak też zrobiłem dla wszystkich chętnych, którzy oglądają City Skylines. Tu macie już miniaturę, nawet zrobiłem. Będzie prowadzona na tym drugim kanale, na Husiek V2, seria z City Skylines scenariusze. I tam sobie zaczynam. Tam będą odcinki co drugi dzień z City Skylines, z tego właśnie scenariusza. Około 15-20 minutowe odcinki, tak żeby Was też jakoś specjalnie nie zamęczyć. Także na drugim kanale już rozpoczynam sobie taką dodatkową serię, żeby specjalnie też nie burzyć sobie na tym głównym kanale układu, jeżeli chodzi o wrzucanie materiału z City Skylines, żeby też kosztem odcinka z scenariuszy nie kasować jednego odcinka takiego głównego, który jest normalnie, więc postanowiłem, że to będą właśnie odcinki tam i jednocześnie zacznę ten kanał, ten drugi Husiek V2, również go rozwijać. Zobaczymy, czy algorytm na przykład YouTube'a wyłapie ten kanał tak jak wyłapać powinien, może sam go zacznie jakoś fajnie promować i tak dalej i faktycznie może tam zbiorę publikę aktywnych widzów, aktywnych kont przede wszystkim, bo jak rozmawiałem kilka dni temu z pewną siecią partnerską, dostałem informację taką, że na tym kanale, który jest głównym moim kanałem, na tym, który ma prawie 400 tysięcy subów, są konta, które są w zasadzie nieaktywne. Na przykład ludzie już nie mają do nich, nie wiem, haseł, bądź już z nich nie korzystają i tak dalej, i tak dalej. No normalne, no to jest nieunikniona rzecz raczej wszędzie, bo no wiadomo, zakładamy kiedyś jakieś konto, później z niego nie korzystamy i tak dalej, więc to jest normalka. Więc na tym kanale na pewno nowym będę zbierał aktywną publikę, która tam jest. I tutaj też prośba do Was, jeżeli nie macie zamiaru oglądać obecnie City Skylines i tak dalej, bądź nie chcecie oglądać już tam żadnych filmów na tym drugim kanale czy coś, to żebyście nie subowali tego kanału, bo wtedy nie ma sensu, żeby ktoś tutaj zasubskrybował, a Husiek, lubię Cię tutaj oglądać, lubię u Ciebie Minecraft Solo, to dam Ci tam suba. Nie, to tak słuchajcie nie idzie, więc jeżeli nie macie zamiaru faktycznie tam oglądać obecnie City Skylines, nie interesuje Was tam coś, to tego nie róbcie, nie subskrybujcie wtedy, bo to mi tylko nabije, tak jak mówię, sztucznego, pustego suba i nic więcej. Jeżeli Was tam coś tam zainteresuje, na przykład tak jak na razie mówię, będzie się tam pojawiał na pewno seria z City Skylines ze scenariuszy, co drugi dzień odcinek, około 18 myślę się będzie pojawiać, to wtedy zasubskrybujcie. Jeżeli stopniowo się będzie tam coś innego pojawiać, to też możecie wbić i zasubskrybować, jeżeli Was coś tam zainteresuje. Być może jeżeli będziecie oczekiwać czegoś nowego, to też tam dajcie znać w komentarzach, czy tutaj w komentarzu, co byście chcieli tam zobaczyć na tym drugim kanale. I słuchajcie, to też jest jeszcze tutaj ważna informacja do Was. Nie przenoszę się na stałe na ten nowy kanał. To nie jest, że ten porzucam i przechodzę tam. Przynajmniej na chwilę obecną nie. Owszem, daję sobie taką furtkę, gdzie być może tak się stanie, nie wiem, za pół roku, za rok. Zobaczymy, jak ten drugi kanał też zacznie prosperować. Jak przede wszystkim to jest najważniejsza rzecz. Jak Wy będziecie go odbierać, jak będą tam stały subskrypcje, wyświetlenia, łapki w górę, komentarze i tak dalej. Dzwoneczki przede wszystkim. No i przede wszystkim, słuchajcie, najważniejsza rzecz w tym wszystkim, to jak YouTube sam zacznie go katalogować w swoich tam algorytmach i tak dalej. Jeżeli faktycznie zacznie go katalogować tak, jak powinien, no to może kiedyś, faktycznie może tam po roku, jeżeli na tym głównym kanale nic by się nie ruszyło, dalej by to stało w tym miejscu, co stoi, no to wtedy zacznę faktycznie rozważać tą sytuację, że może jednak by się przenieść tam, jeżeli faktycznie ten nowy kanał zacząłby również jakoś fajnie prosperować i aktywnie prosperować z tą publiką, która tam jest. Zdaję sobie z tego sprawę, że to na pewno nie będzie od tak 400 tysięcy subów, bo to jest nierealne. Ale żeby sobie faktycznie rosło i przyrost subów był całkiem spoko, plus wyświetlenia tego, co są tam teraz, żeby się pokrywało z jakoś mniej więcej z ilością subskrypcji,
zacznę wtedy się zastanawiać po roku, czy faktycznie jest sens na przykład rozwijać ten główny kanał tutaj, jeżeli, tak jak mówię, jeżeli ten główny kanał stałby w miejscu dalej tak jak stoi w tym czasie, jeżeli nie będzie tutaj nie wiadomo ile przybywać subów, wyświetleń i tak dalej, to wtedy się zacznę faktycznie zastanawiać nad taką opcją. Tak jak mówię, na razie się wstrzymuję z tym wszystkim i będę prowadził dwa kanały. Wiadomo, na tym głównym kanale będzie więcej, na tym drugim na razie City Skylines plus może jakaś tam inne filmiki, które nie zmieszczą mi się obecnie tutaj na ten główny kanał. Bo tak jak mówię, słuchajcie, demotywujący, nie powiem, że dobijający czy coś, bo to nie jest jakoś specjalnie aż tak, nie przywiązuję może aż tak bardzo do tego wagi, ale demotywującym jest to, że przychodzisz, nagrywasz film, na przykład Call of Duty, i przy takim obecnym głównym kanale, gdzie tutaj jest, no powiedzmy, nie, praktycznie was 400 tysięcy, ale wiadomo, że to się nie przelicza, jest wyświetleń 1000 pod filmem, prawda? Jest słabo, naprawdę, to jest kwestia słaba. Także zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijać. Słuchajcie, na razie mówię, bez paniki. Drugi kanał jest taką moją furtką, żebym, powiedzmy, postanowił, że jeżeli tam się coś faktycznie zacznie kręcić, zacznie się dziać, to żebym miał, powiedzmy, za rok jakąś furtkę i wybór, że zostać tutaj, iść sobie tam na tamten kanał, czy faktycznie odejść całkowicie. To zobaczymy. W dużej mierze, tak jak mówię, zależy to też od was, bo to wasza aktywność się najbardziej liczy pod tymi filmami, pod kanałami i tak dalej. Także przypominam, słuchajcie, link w opisie do nowego kanału, możecie tam już subnąć sobie kanał. I już mówię, że jest jeden odcinek wrzucony z City Skylines, także możecie już sobie go iść obejrzeć. City Skylines scenariusze, także warto sobie obejrzeć. No i jeżeli mówię, lubicie City Skylines, to tam na tym kanale również znajdziecie co drugi dzień odcineczek z nowej serii. Także no, myślę, że będzie fajnie, tak jak mówię, już jest jeden odcinek, także możecie śmiało po tym vlogu teraz iść sobie na ten drugi kanał i obejrzeć ten odcinek. I koniecznie tam, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli wam się podoba, to łapkę w górę, dzwoneczek, komentarz, udostępnijcie. I cóż, i miłego oglądania, do zobaczenia, trzymajcie się, no i hej, hej.